Jaya Charadeva, Jaya Shlabra Upada. Jest to 13. płyta, 46. ścieżka. The following is a class jest to wykład on the Srimad ze Srimad Bhagavatam, kanto pierwszy, rozdział drugi, tekst 9. Dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nagrany 20 października 1972 roku we Vrindavan w Indiach. Suta Goswami opisał cel religijności. Dharma, przyjęcie systemu religii znaczy przyjęcie ścieżki wyzwolenia. Ta apavarga jest bardzo znaczącym słowem. Apavarga and apavarga. Apavarga means apavarga znaczy in grammatical ways, w taki gramatyczny sposób apavarga, chavarga, tavarga, tavarga and apavarga. Five vargas. Pięć warg. Gorgio, varnas. And there are antastha varnas. This is grammatical. This is grammatica. So dharma sa hi apavarga sa. A means znaczy negacja. Negation of pavarga. Negacja pavargi. Pa means pa znaczy parishrama, labor. Praca. Here in this tutaj, w tym świecie materialnym, the sense gratificatory plan, platforma zadowalania zmysłów is not very easy. Nie jest bardzo łatwa. You have to work musisz very hard. Pracować bardzo ciężko. Karma. Nawet Arjuna miał radzone. Mój drogi Arjuna, odrzucasz walkę, ale nie wiesz, że bez walki nie możesz nawet żyć, nie możesz utrzymać swojego ciała. Po prostu zobacz, jak ciężko oni pracują. Nawet tak jak osły. W wielkich miastach widzieliśmy ludzkie istoty. Ciągną riksze, tele. Po co? Tylko aby utrzymać to ciało. W Kali Yudze praca stanie się dużo cięższa i cięższa. Tak jak osły. Osły. Przykład jest dany zawsze, osioł. Jak ciężko on pracuje. Tony ciuchów na grzbiecie nosi. Idzie do pralni. Za co? Tylko za odrobinę trawy, to wszystko. Dlatego jest nazywany osłem. Osioł pracuje jedynie za garść trawy. Trawa. Jest tak wiele. Może zdobyć. Ale ponieważ jest osłem, on myśli, że pracz jest moim panem. On da mi trawę. Zobaczcie. To jest ignorancja. To jest bardzo dobry przykład głupoty. Podobnie Krishna dostarcza wszystkiego. Krishna daje pożywienie słoniom. W Afryce jest miliony słoń. A każdy słoń je co najmniej 82 funty naraz. Ale kto dostarcza pożywienia? Nie mają ekonomicznych problemów. Nie mają jakiejś niedoboru w banku? Jak jedzą? To powinno być studiowane. To jest nazywane studium natury. Dlaczego jesteś tak bardzo zaangażowany w wypełnianie żołądka?
with a little two chapati. Z tymi małymi dwoma czapatami. Jeśli słoń może zdobyć tak wiele pożywienia na raz, a ja nie mogę zdobyć dwa czapaty, czy cztery czapaty, ja mogę zdobyć również. Ale tam nie ma tego przekonania. On myśli, że dopóki nie będę pracował bardzo, bardzo ciężko, nie mogę żyć. Im bardziej człowiek staje się cywilizowany, on myśli w ten sposób. Oskarżają nas, te osoby świadome Kryszny. Oni unikają. Oni nie chcą pracować. Nie tylko my, każdy. To jest takie nagonka przeciw sadhu, że są pasożytami, zależą od społeczeństwa, jedzą na koszt innych. Tak wiele oskarżeń. Ale rzeczywiście to nie jest prawdą. Kryszna dostarcza pożywienie każdemu. Te ptaki, one żyją bardzo spokojnie na tym drzewie, ale nie mają problemu, małpy. Kto im daje? Każdy. Wkrótce jak widzi małpy, on ucieka. On je przegania. Wynoś się, wynoś, wynoś. A mimo to one żyją, one jedzą. Jest 8 milionów 400 tysięcy gatunków życia. One wszystkie jedzą na koszt Boga. Dlaczego ludzkie istoty są bardzo tak zajęte, aby rozwiązać problemy ekonomiczne? Z powodu głupiej cywilizacji. To wszystko. Wszystko tam jest. Tylko musisz pracować odrobinę, ponieważ ten świat, ten materialny świat jest zrobiony w taki sposób, że dopóki odrobinę nie pracujesz, nie możesz zdobyć swojego pożywienia. Ta Vishnu Purana jest powiedziane. Avidya karma sanga anya titya shakti rishyate avidya. Avidya. Ignorancja. Poproś, żeby nie przeszkadzali. Avidya karma sanga. This material world. Ten świat materialny is ignorance. Jest ignorancją, ciemnością. Ponieważ ludzie nie mają wiedzy, że Kryszna dostarcza pożywienie każdemu. To jest instrukcja Ved, że jeden najwyższy dostarcza pożywienie każdemu. Krishna dostarcza każdemu. Nikt nie musi głodować. Jedynym zajęciem jest, jak rozwinąć naszą świadomość Krishna. To jest nasze jedyne zajęcie. Jeśli jedynie zostaniemy zaangażowani w rozwój ekonomiczny, wypełnianie żołądka i zapomnimy o naszym prawdziwym zajęciu, rozwinięciu świadomości Kryszny, to nie jest bardzo inteligentna praca. Dlatego jest powiedziane tutaj. Spełnianie religii, religijności znaczy, jakby dostać się z tych materialnego, warunkowanego życia. Pavarga znaczy ciężka praca. Tak bardzo ciężka praca, że piana wydostaje się z ust. I pomimo tak ciężkiej pracy, my jesteśmy tak pokonani, zmieszani. I nadal jest obawa, czy to będzie zrobione, czy ja dostanę jutro pożywienie. W ten sposób w końcu mam mrityu, śmierć. Jest to nazywane. Przyjęcie religijności znaczy wydostanie się z tej pavargi. Dharmasahi apavargasya.
Chodzimy do świątyni czy kościoła, czy meczetu, aby uzyskać jakieś materialne korzyści. O Boże, daj nam nasz codzienny chleb. Chrześcijanie modlą się w ten sposób. I Hindusi również się tak modlą. Idą do jakiegoś półboga czy Kryszny. Głównie chodzą do półbogów, szczególnie do Pana Siwy. Ponieważ Pan Siwa jest znany jako Ashutosha. Jeśli zadowolisz Pana Siwę, jest to bardzo łatwe. Jego bardzo łatwo można zadowolić. I cokolwiek chcesz, on tobie da. W porządku, weź to. Dlatego ogólnie ludzie zostają wielbicielami Pana Siwy. Ponieważ łatwo można zadowolić go. Vishnu nie można łatwo zadowolić. Półbogów jest łatwo zadowolić. Powiedzmy, aby jeść mięso, idziesz do Devi. Moja droga półbogini, ja chcę jeść mięso. Devi pozwoli, w porządku. Przyprowadź kozę i ofiaruj ją przede mną i zjedz. Ale jeśli pójdziesz do Vishnu, Panie, chcę jeść mięso, on nie pozwoli. Dlatego jest tak wiele wielbicieli bogini Kali. Celem jest jedzenie mięsa. On nie jest wielbicielem. Rzeczywiście oddanie nie może stosować się do czegokolwiek za wyjątkiem Vishnu. Dlatego Bhagavad Gita mówi: ci dranie, którzy stracili swoją inteligencję, chodzą do innych półbogów modlić się o jakieś tymczasowe korzyści. Teraz przykładowo, jeśli pójdą do bogini Kali, aby zdobyć możliwość jedzenia mięsa, to jest antavat. Ty jesz mięso i otrzymasz tak wiele grzesznych rezultatów, ponieważ zabiłeś zwierzę. Ono musi zabić ciebie. Ty przyjęłeś tak wielką odpowiedzialność. A pomimo tego, ty cieszysz się jedząc mięso i to będzie skończone wkrótce, tak szybko. Ale jeśli czcisz Vishnu, nawet 1% ty zrobiłeś. Czczenie innych półbogów, to będzie skończone wkrótce. I chciałem powiedzieć, przykładowo, udasz się na planety niebiańskie. Wszystko będzie skończone. Ponieważ ten świat materialny jest tymczasowy. Błogosławieństwo, które osiągnąłeś od półbogów, błogosławieństwo i ty, wszystko będzie skończone. Dlatego jest powiedziane. Prawdziwym problemem jest apawarga. Jak wydostać się z tego uwikłania, ciężkiej pracy i obawy. To może być dane przez Vishnu. Bez Kryszny nikt nie może cię uratować. Inni półbogowie, tak jak Ravana. Ravana był wielkim wielbicielem Pana Siwy. Ale kiedy Pan Ramachandra chciał go zabić, ojciec Pana Siwy nie mógł nawet ochronić go. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Jeśli Kryszna zabije cię, nikt nie może ochronić, jeśli Kryszna cię zabija. A jeśli Kryszna cię chroni, nikt nie może cię zabić. To jest zasadą. Tutaj jest powiedziane, że dharmasya.
Jeśli chcesz przyjąć religijność, praktycznie dharma, ja wiele razy objaśniałem, że dharma oznacza zostanie religijnym, celem jest dojście do punktu mukti, wyzwolenia. Stopniowo. Stopniowo, krok po kroku. Ale ogólnie ludzie chcą jakiś materialny zysk. Cztery rodzaje osób udają się do najwyższej osoby Boga. A ci, którzy udają się do najwyższej osoby po jakiś materialny zysk, wkrótce jak ich materialny zysk jest skończony, oni również kończą czczenie. Teraz otrzymałem pieniądze, tam nie ma potrzeby czczenia. Tutaj Bhagavata mówi, że dharma, ty przyjmuje zasadę religii, aby dojść do punktu wyzwolenia. To jest przeznaczone, aby dostać się z tego uwikłania narodzin, śmierci, starości i chorób. To jest prawdziwe. Pierwszy krok jest religijność. Dopóki nie jesteś pobożny, religijny, tam nie ma możliwości uzyskania wyzwolenia. Dlatego są różne rodzaje dharmy opisane. 20 rodzajów religii. Początkiem jest Varnashrama Dharma. Ludzie stracili nawet Varnashrama Dharma. Co tu mówić o innych dharmach? Pierwszym początkiem jest Varnashrama Dharma. Zostanie Brahminem, zostanie Kshatriyą, zostanie Vaishyą. W Kali Yudze czas jest tak niepomyślny, że nawet nie ma takiego skupienia w Varnashrama Dharmie. Nikt nie wie, kim jest Brahmin, kim jest Śudra, ponieważ cecha jest taka sama teraz. Jedzenie, spanie, łączenie w pary. Cecha zwierzęca. Może zostać Brahminem dzięki świętej nici. To jest inna rzecz. Ale są cechy brahminiczne. To jest prawdziwy Brahmin. Nawet brakuje Varnashrama Dharmy w tym wieku. A co tu mówić o innych dharmach? Dlatego pisma wskazują. Nie możesz wypełniać jakiegokolwiek rodzaju religijnych zasad. Tylko przyjmij to intonowanie mantry Hare Krishna. Ty wyjdziesz z tego zwycięsko. A rzeczywiście, na tej zasadzie, dharma znaczy stopniowo, krok do wyzwolenia, do przodu. Nie powinniśmy wypełniać dharmy dla jakiegoś materialnego zysku, arthaya. Tak jak ludzie są bardzo zajęci dawania jałmużny, ponieważ on otrzyma jakąś wzniosłą pozycję. To są karma kandiya. Spełniają ofiary, dają jałmużnę, wyrzeczenia. Tak jak Hiranyakashipu poddał się surowym wyrzeczeniom. Ravana poddał się takim surowym, ciężkim wyrzeczeniom. A dlaczego? Dla materialnego zysku, to wszystko. Faktycznie, dharma nie oznacza tego. Dharma oznacza dojście do punktu, do najwyższej osoby Boga, kiedy on mówi, to jest dharma, prawdziwa dharma. Sakshat Bhagavan, Krishna, polecił w ten sposób, to jest dharma. Nie dla materialnego zysku. Ludzie ogólnie wypełniają religijne zasady dla jakiegoś materialnego zysku.
Tutaj jest ostrzeżenie, Bhagavata ostrzega. Nie wypełniaj religijnych obowiązków jedynie dla materialnego zysku. Teraz materialny zysk oznacza pieniądze. Przykładowo zdobędziesz pieniądze, ponieważ zgodnie z poprzednimi pobożnymi czynnościami otrzymałeś dobre narodziny, wspaniałe bogactwo. Przykładowo otrzymałeś pieniądze. Osoba rodzi się ze srebrną łyżką w ustach. On otrzymał pieniądze natychmiast. Wtedy co on zrobi? On to wyrzuci? Nie. To jest powiedziane, że jeśli otrzymałeś pieniądze, nie wydawaj ich na zadowalanie zmysłów. Tak w chwili obecnej, jeśli ktoś otrzymał więcej pieniędzy, on kupuje więcej samochodów. Dawniej, przykładowo on nie miał samochodu, on zdobył jeden samochód, on zdobył więcej pieniędzy i inny samochód, więcej pieniędzy i inny samochód. W ten sposób robi taki opis na zadowalanie zmysłów. Ale nie. Jeśli zdobyłeś więcej pieniędzy niż potrzebujesz, wtedy wydaj je na Krysznę. To jest potrzebne. Spróbuj zadowolić Krysznę, zmysły Kryszny. Nie próbuj zadowalać swoich zmysłów. Wtedy będziesz uwikłany. Rzeczywiście pieniądze należą do Kryszny. Wszystko należy do Kryszny. Krishna również mówi. On jest właścicielem. Jak pieniądze Kryszny możesz wydać na swoje zadowolenie zmysłów? To jest grzeszne czynności. Jeśli weźmiesz pieniądze rządu, skarbiec rządowy i wydasz to na zadowolenie zmysłów, natychmiast zostaniesz przestępcą. Natychmiast. Nie możesz tego dotykać. Ludzka cywilizacja. Teraz w chwili obecnej oni są niżsi od zwierząt. Zdobywają pieniądze przez jakieś oszustwa, masę pieniędzy, ale nie wydają na Krysznę. Jeśli pójdziesz żebrać coś dla Krysznę, no, my nie jesteśmy zainteresowani religijnymi zajęciami, nie. My jesteśmy świeccy. Nikt nie zapłaci. Teraz, jeśli pójdziesz do kogoś, że my będziemy otwierać taki pomieszczenie dla pijaków, czy szpital, czy dla dom dla umysłowo chorych, wtedy oni zapłacą pieniądze. Tak. W Stanach Zjednoczonych jest wielki szpital dla leczenia pijaków. Kapłanów pijaków. Kapłani pijacy. Ponieważ oni muszą wypełniać tą misję kapłanów, ale są pijakami. Dlatego chcą być wyleczeni. To jest prawda. Oni dadzą pieniądze. A jeśli chcesz pieniądze na Krysznę, oni nie dadzą pieniędzy. Więcej szpitali. Taki raport był. Tego roku my zwiększyliśmy ilość szpitali, łóżek szpitalnych. To znaczy, to jest postęp. Czym jest ten postęp? Ludzie zachorują. Ludzie chorują, stają się chorzy. Po prostu zatrzymaj, żeby ludzie nie chorowali. Żeby nie było więcej chorób. To jest postęp. Nie. Ich postępem cywilizacji znaczy, ty otwierasz więcej szpitali i masz więcej łóżek. To jest postęp. A to jest wszystko. Zadowalanie zmysłów. Kama. Dla zadowalania zmysłów. Ty dajesz lekarstwo chorej osobie, aby go wyleczyć. Po prostu, aby umożliwić mu cieszenie się zmysłami. To wszystko.
Ale ruch świadomości Kryszny jest, że Ty dajesz Jemu lekarstwo, tak żeby mógł wydostać się z uścisków tego materialnego uwikłania i wrócić z powrotem do domu, do Boga i żyć wiecznym, szczęśliwym życiem w wiedzy. To jest ruch świadomości Kryszny. Dharmasya hi apavargasya na chutaya upakalpati na arthasya dharmaikantasya. Faktycznie, to jest religijny. Jego pieniądze nie są przeznaczone na zadowolenie zmysłów. Dawniej, każdy, kto miał pieniądze, on używał, wydawał to dla Kryszny. Tak jak widzicie tutaj we Vrindavan, wielkie, wielkie świątynie. One były zbudowane przez bogatych ludzi. Oni wiedzą, że teraz mam nadwyżkę pieniędzy, mogę wydać je na Krysznę. Tak jak Maharaja Mansingh, on udał się do Rupy Goswamiego. Rupa Goswami siedział tutaj, czy gdzieś indziej. Rupa Goswami był sławny, świętą osobą we Vrindavan. Maharaja Mansingh udał się do niego. Panie, co ja mogę zrobić dla Ciebie? Mam tak wiele pieniędzy, ja chcę wydać te pieniądze dla Ciebie. Rupa Goswami, co on zrobi z pieniędzmi? On porzucił swoje ministerstwo, pozycję, aby przyjść do Vrindavan, nie aby zarabiać pieniądze. Więc on poradził jemu, w porządku, jeśli masz te pieniądze, wydaj je, budując wspaniałą świątynię dla Govindaji. Więc on zbudował wspaniałą świątynię, wiele siedem pięter. To jest niemożliwe teraz zbudować taką świątynię, taką wspaniałą pracę. Ale on wydał to, on zużył swoje pieniądze w ten sposób. Każdy może służyć Krysznie. Czy to swoim życiem? Czy to swoimi pieniędzmi, czy to swoją inteligencją, czy to swoimi słowami. Możesz służyć Krysznie w jakikolwiek sposób. Służba dla Kryszny nie jest powstrzymywana. Tego nie można powstrzymać. W jakichkolwiek warunkach życia możesz służyć Krysznie. Pierwszą rzeczą jest, że jeśli możesz zadedykować swoje życie, to jest bardzo dobre. Tak jak Wy zrobiliście. Wy zadedykowaliście swoje życie dla szerzenia tego ruchu świadomości Kryszny. To jest pierwszej klasy. Pranay. Jeśli nie możesz zadedykować swojego życia natychmiast, wtedy wydaj 50% swojego dochodu dla Kryszny. Jeśli myślisz, że nie masz pieniędzy, wtedy swoją inteligencją. Jeśli masz jakąś wiedzę, pisz jakieś książki i szerz tą świadomość Kryszny. Jeśli nie masz wykształcenia, nie masz pieniędzy i nie możesz zadedykować swojego życia, wtedy możesz przeznaczyć swoje vachan. Czym jest vachan? Intonuj Hare Krishna i powiedz każdemu, proszę, intonuj Hare Krishna. Gdzie jest trudność? Możesz służyć Krysznie w jakichkolwiek warunkach życia. Nie bądź skąpcem. Jeśli myślisz, że masz miliony rupii i Kryszna mówi vacha, zostawiam konto w banku dla moich dzieci i pójdę do Vrindavan i będę intonował Hare Krishna. Nie, to jest nazywane vitta sartha. Jeśli masz pieniądze, to musisz wydać pieniądze. Nie, że pieniądze są dla moich dzieci i żony i ja przyjdę do Vrindavan i intonuję Hare Krishna. Jest tak wiele takich wyrzeczonych osób tutaj. Oni zostawili pieniądze swoim krewnym i przyszli tutaj. Oczywiście to jest dobre, ale Krishna jest bardzo inteligentny. Krishna chce wiedzieć, gdzie Ty zostawiłeś swoje pieniądze. On zapyta, czy zatrzymałeś swoje pieniądze od swoim dzieciom i przyszedłeś tutaj kochać mnie z swoimi koralami? Nie. Krishna jest niezwykle inteligentny.
Krishna chce, że cokolwiek masz, ty musisz zużyć dla mnie. Tak Arjuna. Arjuna był wojownikiem. On używał swoją energię, walcząc z demonami, ponieważ on przyszedł zabijać demony. Krishna chce używać swoją energię dla swojego zadowolenia. To jest oddanie. Każdy ma swoją energię i on może przeznaczyć ją dla służby dla Kryszny. To jest prawdziwe oddanie. Jeśli chcesz zrobić doskonałość swojego życia, wtedy cokolwiek posiadasz, ty musisz przeznaczyć to, przeznaczyć dla Kryszny. Nie, że pewna część dla moich krewnych, a cała substancja dla moich krewnych, a tylko ja przyjdę z takim współczuciem. Nie, z takimi ustami. Sympatycznym spojrzeniem tylko przyjdę. Nie dla zadowalania zmysłów. Nie używaj swoich pieniędzy dla zadowalania zmysłów. W Bhagavad Gita jest również powiedziane. Ty pracujesz ciężko. Nie pracuj tak ciężko, ciężka praca dla zadowalania zmysłów. W innym miejscu, w instrukcjach Rishabhadevy jest powiedziane, że to ciało, to ludzkie ciało nie jest przeznaczone do pracy ciężkiej jak wieprze. Dla zadowalania zmysłów. Ale ludzie uczynili sobie cywilizację. Oni pracują bardzo ciężko dzień i noc. Jedynie dla zadowalania zmysłów. To jest porównywane do wieprzy. Widzieliście tak wiele wieprzy we Vrindavan, w uczących się. Cały dzień on pracuje, aby znaleźć, gdzie są odchody. To jest ich czynność. To może nie być bardzo przyjemne, ale te wieprze, one również żyją we Vrindavan. Ale dlaczego są wieprzami? Ponieważ przyszli do Vrindavan i zachowywali się jak wieprze. Dlatego Krishna dał im możliwość. W porządku, żyj we Vrindavan jako wieprz. Nie powinniście przychodzić do Vrindavan, żeby zachowywać się jak wieprze. Jakie jest zachowanie wieprzy? Takie zaangażowanie seksualne bez żadnej dyskryminacji. To są wieprze. Wieprze nie dyskryminują, czy to jest matka, siostra, czy to, czy tamto. Jakikolwiek seks będzie robił. To jest życie wieprzy. To jest ostrzeżenie. Nie próbuj zadowalać zmysłów w imię dharmy, religii czy bhakti. Wtedy staniemy się wieprzami i psami, nawet we Vrindavan. To nie ma znaczenia. Wtedy my mamy kamę. My, ponieważ mamy to ciało, wtedy musimy zadowalać zmysły. To jest wymagane. Tam nie ma pozwolenia. A tam jest pozwolenie. Tak jak seks. Życie na seks jest pozwolone w pismach. Tak jak w Bhagavad Gita. Dharma viruddha kamasmi. Życie seksualne, które nie jest wbrew religijnym zasadom, tym ja jestem, Krishna mówi. To znaczy, życie seksualne powinno być użyte jedynie, aby zrodzić wspaniałe dzieci.
Są pewne reguły i zasady. Ktoś może mieć życie seksualne raz w miesiącu. I wkrótce, jak żona zajdzie w ciążę, on nie może mieć życia seksualnego. Są zasady i reguły. Nie dla kamasya na indriya priti. Nie, ponieważ ja chcę cieszyć się życiem seksualnym, ja mogę używać to w jakimkolwiek czasie. Nie, tak nie jest. Kama, to jest wymagane, ale nie indriya priti. Ty możesz użyć kamę tak bardzo, jak to jest wymagane dla tego twojego życia, nie dla zadowalenia zmysłów. Dlaczego to są ograniczenia? Dlaczego tak wiele ograniczeń teraz? Ponieważ naszym prawdziwym zajęciem jest zrozumieć Krysznę. My musimy zabezpieczyć swój czas uchronić czas od wszystkich tych rzeczy i skoncentrować i użyć czas jedynie na świadomość Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. The following is Jaya Shlabra Upada, Jaya Charyadeva.